będzie słynny. Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Dzisiaj gościmy w miejscowości Pyzówka u kolegi Jana Bocheńczaka. Kolega Jan, tutaj widzimy za plecami, ma gołębnik wspólny, który organizuje, a jest to gołębnik o nazwie Wspólny Gołębnik Giewont. Giewont to on ma taką nazwę, ponieważ tutaj, jak rozmawialiśmy wcześniej, po no tej, od tej lewej strony mojej, tam ponoć przez góry widać ten szczyt. Natomiast żebyśmy my go stąd dostrzegli, musielibyśmy się to na pobliską górę wspiąć. Ale może więcej powiedzmy tutaj o koledze Janie, który tutaj też mi powiedział, że on jest Jasiek, bo tutaj tak mówią właśnie tutaj na, w górach. To imię w ten sposób jest wymawiane. Kolega tutaj lotuje w oddziale 0236 Rawa Wyżna. I więcej może też i o tym oddziale, o tym gołębniku już powie nam sam kolega Jasiek. Proszę bardzo. No, witam kolegów. Tak jak właśnie tu kolega Krzysztof wspomniał, organizuję wspólny gołębnik Giewont. Robię to pierwszy raz w tym roku. Myślę, że po prostu ten teren i ta okolica jest bardzo fajna do tego typu zawodnictwa. My tam za chwilkę za gołębnik przejdziemy, pokazać wszystkim kolegom, jak wygląda tutaj okolica. Dzisiaj mamy, mimo tego, że jest to już 3 luty, zima w pełni, ale jest bardzo ładna, słoneczna pogoda i też mamy dość duże szczęście, ponieważ mgła nie jest żadna intensywna, także tą okolicę całą będzie widać. Ale Jasiek, powiedz jeszcze coś może więcej o tym oddziale, w którym lotujesz, bo ty lotujesz tutaj w sumie od niedawna w tym oddziale, tak? To znaczy, no wróciłem do gołębi od niedawna, a tak szczerze powiedziawszy, to lotuję już od dawna, bo jako chłopiec, trzeba powiedzieć, chłopiec 15-letni, z bratem moim wstąpiliśmy tutaj do oddziału, kiedy jeszcze prezesem był Jan Pawlikowski. W tym momencie jest pan Ryszard Wacławik. No i na początku, jak na początku, no z gołąbkami to różnie tak bywało. Ciężko może mi było, bo ja jako jeszcze dziecko, po prostu zaczynając, to no, doświadczeni hodowcy no, kładli mnie na łopatki, że tak powiem. Ale teraz już wróciłem do gołębi. Powiem, że przystartowałem z takiej troszkę grubszej rury i od razu w 2011, jak przystąpiłem do związku, już na sekcji udało mi się na młode wywalczyć tytuł drugiego wicemistrza. W kolejnych latach już było tylko lepiej. Tak, tylko lepiej. Już miałem tytuł wicemistrza na oddziele. Na rejonie już byłem 7 przodownik. No i w tym roku też były już w miarę takie wyniki. Na oddziele byłem w kategorii roczne, byłem wicemistrzem. W kategorii młode też byłem wicemistrzem. No i jeszcze na stare to jako takich wyników nie mam, no bo po prostu tych takich starych gołębi nie mam jeszcze. Może w tym roku coś będzie. Ale w tym roku, jak będziesz się zajmował wspólnym gołębnikiem, to powiedziałem, że czasu dla swoich gołębi będziesz miał mniej. Pewnie tak, ale tak jak właśnie wcześniej wspominałem, będę po prostu miał kolegę Łukasza Zagatę, który będzie się zajmował właśnie wspólnym gołębnikiem. No i może też mi coś podpowie w tej kwestii moich gołąbków. A jak masz liczną hodowlę tą swoją? No, tutaj synek się pojawił, nazywasz, powiedz. Przedstaw się, Kamil. Nie, Kamil, no to już wiem, że Kamil. Też hodowca będzie? No będzie, myślę, że będzie. Kamilek, będziesz hodowcą? Będzie, no, mówi, że będzie. Obiecuję, no to trzymamy go za sobą. To iloma gołębiami przyjdzie mu się zajmować? No, w tym momencie lotowych gołąbków, jak jaszcząbek coś nie zgoli, no to myślę, że około 90 parę będzie do lotu, nie? A w rozpłodzie ile masz gołębi? 45. Czyli tak około 150 gołębi, tak, cała hodowla. Tak, cała hodowla, no. No, młodych miałem też w tamtym roku około prawie 100. I chciałem właśnie też powiedzieć, że straty takie, jak to wszyscy mówią, że w górach ciężkie loty, duże straty. Nie miałem właśnie takich, mam parę gołąbków, 7 bodajże zgubiłem podczas lotów, nie? No troszeczkę po selekcji usunąłem i teraz będę tym walczył. No i myślę, i tak jeszcze wspominając kolegę Łukasza, który będzie mi pomagał w tym wszystkim, on będzie się zajmował też wspólnym gołębnikiem, no razem będziemy z tym wszystkim robić. Myślę, że kolega Łukasz ma bardzo dobre doświadczenie, długo lotował też od dziecka, wyniki też miał bardzo dobre, był w 2012 tutaj na oddziele u nas mistrzem, no i wcześniej też w różnych kategoriach zajmował tytuł właśnie mistrza, no i na ogólnopolskich wynikach też jego nazwisko też się tam pojawiało w kategorii roczne, bodajże w pierwszej 20 był w 2011 roku w olimpijskich. Myślę, że dobry hodowca ma doświadczenie. Niejako on może też trochę gwarantować, że wszystko wam się tutaj uda, a ja tak od siebie będziemy się starać, no ciężko powiedzieć. No. Czy założenia mamy, żeby się udało jak najlepiej, żeby jak najwięcej tych gołąbków dotrwało do finału. Oczywiście z finału też, żeby jak najwięcej przyszło, żeby myślę, żeby hodowcy byli zadowoleni. Dlatego też właśnie nasz gołębnik nie będzie liczył w tysiącach, tylko 550 sztuk.
żeby po prostu sobie z tym poradzić, żeby to wyszło dobrze. No. Tutaj widzimy właśnie, z tyłu jest już ten gołębnik wybudowany, to jest całkowicie nowy gołębnik, jeszcze nigdy żadne gołębie nie bytowały, także to będzie pierwszy sezon, kiedy coś takiego kolega tutaj organizuje, to zobaczmy. Kolega też już tutaj przywiesił taki piękny baner reklamowy, gołębnik Giewont, międzynarodowy wspólny gołębnik Giewont, dokładnie tak się nazywa. No i te flagi, które tutaj mamy na ścianie, to są flagi osób, które tutaj już zgłosiły swoje udział. W tym momencie to mamy listę już prawie zamkniętą, tylko lista rezerwowa jeszcze jest, ale to za wiadomo, że z różnych przyczyn może się coś takiego zdarzyć, że ktoś zrezygnuje, ktoś dojdzie, dlatego nie traktujmy tego, że to już jest wszystko pozamiatane, że już nie można zgłaszać. Ale zapraszam serdecznie. Tak, tutaj jeszcze wróćmy do czegoś takiego, bo Ty mówisz, że lotujesz tutaj od 2011 roku, ale nie tylko lotujesz, bo byłeś organizatorem lotów z nagrodami. Tutaj zobaczmy, kolega, przejdźmy może tam dalej, pokażmy. Kolega miał taką kabinę zrobioną tutaj, widzimy, ona stoi tutaj z boku i w tej kabinie były kosze. Tutaj widzimy nawet adres, zaraz pokażemy, ale tutaj zobaczmy, loty z nagrodami, strona taka była i co to były za loty, jak to ci wychodziło? No to były loty właśnie organizowane tutaj dla okolicznych hodowców z Podhala, że tak powiem. Było to podobnie na zasadach jak wspólne gołębniki, też koledzy wnosili tam jakieś opłaty, to była opłata 30 zł, no i z tego były po prostu nagrody wytypowane. No wiadomo, że nagrody były adekwatne do ilości zgłoszonych. No tutaj właśnie a propos ilości zgłoszeń, to na no, pierwsze na 150 mówiłeś, że miałeś no, tak. No pierwsze jak roczne gołąbki, bo organizowałem dwa loty w tamtym roku, na gołębie roczne i na gołębie młode. Na roczne mieliśmy 150 gołąbków, bo to był taki początek, ale już później na młode nam przybyło, już było ponad 350 prawdopodobnie. Podobnie gołąbków i już te nagrody były lepsze. Myślę, że i w tym roku też coś takiego zorganizuję tutaj dla okolicznych hodowców. Zawsze myślę, że będzie dobra zabawa. Atrakcyjna forma rywalizacji. Tak, tutaj tak. Zobaczmy, kolega właśnie ma tą kabinę. Czy tą kabinę będziesz też używał właśnie do wywożenia tych gołębi, które też na wspólnym gołębniku będziesz miał? Tak, też tą kabinkę. A tu zobaczmy, za kolegą są te wloty zrobione. Wloty, wojlerki. W tych wojlerkach jeszcze będą zamieszczone siodełka, tak żeby jak najwięcej tych gołąbków mogło sobie po prostu siedzieć w wojlerkach i zapoznawać się tutaj z okolicą. No. Zobaczmy, jak kolega ma to zrobić. Wszystko z litych desek widzę. Tak. Wloty masz takie zrobione solidnie. Wszystko lite deski, to jest nowe, tak jak mówiłem właśnie. Nic, nigdy tu jeszcze gołębie nie bytowały żadne. Także ten efekt, że chorób żadnych nie ma, to wiadomo. Tam są dodatkowe doświetlenia. Aha, u góry widzimy takie świetliki w dachu. Świetliki i jest pokryte gątem bitumicznym, tak żeby po prostu wiadomo, że młode gołąbki to sobie w różne miejsca chcą usiąść i żeby po prostu, gdzie usiądzie, nie spadał, nie zjeżdżał, po prostu ta przyczepność jest dokładnie, bardzo dobra. Też są rynny, ale w rynnach są zamontowane siatki, tak żeby po locie albo coś nie doszło do takiej sytuacji, że gołąbek będzie pił sobie z rynny, a nie wejdzie, żeby się po prostu odbijał jak najszybciej, jak wróci. Jak już jesteśmy w tym miejscu, to jeszcze pokażmy tutaj za plecami Jana, są jak się nazywa jego gołębniki, to jest gołębnik twój lotowy? Tak, tak, to jest gołębnik lotowy. Tam z tyłu jest jeszcze jeden gołębnik, on ma taką troszeczkę taki ciekawą rozpód. Budowę, rozpłodową, ale to jest ciekawa właśnie dlatego, że kolega wykorzystał chyba taki garaż, ale tam jest jakaś izolacja na pewno, coś oczywiście, takiego. Jest to wszystko wyizolowane. Kiedyś... Wracając do tej izolacji, to też chciałbym powiedzieć, że ten gołębnik jest całkowicie wyizolowany też. Ściany są po prostu wyizolowane wełną, tak żeby jednak ta temperatura latem, czy w nocy, czy w dzień była po prostu jak stabilna. Najbardziej stabilna, żeby gołąbki się świetnie czuły. Nie? No te drzwi po prostu będą ściągane też na lato, jak będzie po prostu... Przejdziemy teraz może do gołębnika, ale nim przejdziemy do gołębnika, zobaczmy tutaj, bo Jan właśnie mówił o pięknej okolicy. Dzisiaj mamy tak, widzimy resztki śniegu, ale tak ja tylko kolegom takim krótkim ujęciem pokażę, jak wygląda tutaj. Lasy są z daleka wprawdzie, dlatego jak Jan nawet mówił tutaj wcześniej, że jastrząb nie stanowi tutaj takiego problemu. Tobie w sezonie dużo jastrząb zabiera gołębi? Powiem tak, w sezonie... W ogóle prawie, że tu no, przelatuje, jest jastrząb, bo oczywiście, że jest, nie można powiedzieć, że go nie ma, ale mam spokój od maja powiedzmy do września mam spokój, no już jesienią i tak jeszcze wczesną wiosną, jak próbuję już swoje gołąbki oblatywać, no to troszeczkę dokucza, no jak to, jastrząb jest zmorą każdego hodowcy. Teraz popatrzmy jeszcze tutaj, bo w tej części tutaj po tej stronie lewej, właśnie gdzie teraz mam kierowany obiektyw kamery, tu będzie trybuna zorganizowana. Ta trybunka, takie góralskie ogrodzenie z żerdzi planujemy zrobić, żeby po prostu hodowcy
i tam sobie rozmieścimy ławeczki, prawka będzie i tam będzie można sobie siedzieć i oglądać loty. I będziemy, tak samo przejdziemy może treningowe. Tutaj troszeczkę wyżej można i pokażemy od razu, jak z tej strony wygląda właśnie ten gołębnik. Tak będzie to widać, tak. Widzimy tutaj, tak jak powiedział jeszcze Jan, 550 gołębi. To będzie maksymalna obsada. Właśnie. Obsada, pełna. Plus tam gratis dla tych hodowców, które by to jest tam bodajże na ten moment 20 parę sztuki. Rozumiem. I to zostaje. To jest całkowita. Więcej na pewno nie będzie, bo tak mamy przygotowane gołąbki i cały ten nasz program, że nie będziemy nic tam zmieniać, dokładać i przy tym zostaniemy. Rozumiem. Na pewno. I tutaj, gdzie stoimy, to właśnie planowana jest trybuna, a tutaj będzie taki widok się z niej rozpościerał. To co, wejdziemy do gołębnika, zobaczymy, jak tam wygląda. Zapraszam, idziemy. No właśnie tymi schodami, które widzieliśmy z zewnątrz, weszliśmy już tutaj. Jan jest w środku. Zobaczmy, tak wyglądają tutaj wnętrze tego gołębnika. Wszystko mamy wyłożone, widzimy taką boazerią ze świerków. Świerk jest tutaj w górach najbardziej popularny materiał budowlany. U mnie tam, gdzie mieszkam, w Borach Tucholskich, to znowu sosna. Świerku jest mniej, a tutaj na południu, właśnie w górach, świerk stanowi ten podstawowy element budowlany, drewniany taki. Tutaj będzie się znajdowała takie zaplecze, powiedzmy, dla opiekuna, czy ten, planujemy tutaj takie zrobić... Takie a la biuro. No, biuro będzie tutaj dalej. Tutaj będzie taki jakby, powiedzmy, aneks kuchenny dla gołębików. Tu będzie ujęcie wody, mycie, wszystko, jakaś tam lodóweczka, jakiś regał, kółeczki na regał. Przekarmy, dokładnie. Preparaty, które... A tutaj planuję właśnie, urządzam już takie sobie biuro dla siebie prywatne, dla kolegów, żeby jak to znaczy, mówią... Puchary swoje wykorzystałeś. Oczywiście, no, na razie swoje. Udekorowałem tym swoimi trofeła. To pięknie tu wygląda, to widzę profesjonalne podejście. To chcemy tutaj, w tym miejscu będzie znajdował się komputer, zegar i no ja tu patrzę, jak swoje dyplomy rozpoznaję, które moja firma wykonała dla hodowców. Tak. Tu więc zobaczmy, jak tutaj przy okazji pokażę, to panorama Torunia. Waldka Wójciuka, taki pomysł kiedyś miałem, widzimy. O, pięknie tutaj. I tu chciałem się też pochwalić. Takim, powiedzmy, moim osiągnięciem to jest pucharek ze Słowacji. Miałem drugie miejsce na finale u kolegi Luba. Na wspólnym gołębniku. Na wspólnym gołębniku. Tak. A gdzie ten, w jakiej miejscowości to było? To było w Tristinie. Tristina to jest miejsce. To jest daleko stąd? To, nie, to jest dosłownie tutaj parę kilometrów. To jest na granicy. Tam w Spiszu gdzieś? No, Orawa. Za Jabłonką, to jest prawie Jabłonka. No. No i czwartego miałem lotnika też, no i tu są moje z mojego oddziału właśnie trofea, te, które myślę, że będzie. Ale się... tu pięknie drewniany zapach, tak patrzę żywicą. Tak. Możemy wyjść na taras? O, pokażemy. Jest właśnie taki taras też. Także jak koledzy nadby tu przyjechali, to będzie tutaj można przyjść, siąść i szklankę chleba, że tak powiem. No, dokładnie. Też śliwowice tu macie? Mamy śliwowice. No, to jest popularne właśnie, no, zobaczmy. Widok jest tak, że tak malutki strumyk przepływa. No pięknie. Gołębnik jest wysoko położony, tak żeby od wilgoci odizolować. Cały czyli gołębie są tak u góry. I tak jak wcześniej wspominałem, cały jest izolowany. Tutaj z tego pomieszczenia przechodzi się właśnie do tego pierwszego i tutaj, nie, tutaj teraz są na gołębniki. Trzy przedziały, tu jest jeszcze czwarty. I to w tym momencie mamy tutaj przedział, który jest jeszcze odpowiednio umeblowany, bo czekamy na dostawę. Czekaj, nim coś powiem, popatrzę, zobaczmy, bo to jest bardzo ciekawa konstrukcja różdżki. Ja teraz ją dopiero tak się przyglądnąłem. Zobaczmy, tutaj mam widzę zawiasy, jak to się te zawiasy. Ona będzie otwierana. Widzimy, został tak u góry, i pomysł do rozwiązania dla kolegów. No, piękny patent. A jaka firma ci to wykonywała? To był twój... Moja firma. Sam robisz takie rzeczy. Widzimy. Zobacz, a gołębniki też wykonujesz? To znaczy, ja jestem właścicielem firmy budowlanej, ale po prostu moi pracownicy mają takie wszechstronne zdolności i robią też z drewnianych. To widzimy, czyli zobaczmy, jak to jest bardzo pomysłowo organizowany ruszt. O, można sobie go spokojnie posprzątać, zamknąć, druga część. Tam przejdziemy je później, to będą już... Jeszcze pokażmy ten wlot, bo tutaj normalne drzwi. Wloty, tędy będzie po prostu powietrze dostarczało tak, się. Tak, widzimy. Ja tylko pokażę każdy szczegół kolegom, żeby zobaczyli, jak to jest pomysłowe. Sam to wymyśliłeś też? Tak, to był mój pomysł. A skąd takie pomysły brałeś? Z głowy. O, dobrze, tutaj widzimy. Tutaj ruszto na wojlerkach. Też mam ruszto, szufladki po prostu, żeby mi tam się nie brudziło, ale też szufladki. To będzie wysuwane, jak gołąbki będą na oblot przygotowywane. Tutaj ściągamy wejście.
wejście. To jeszcze będzie przerobione. Drobnej przeróbki, ponieważ to w solarnej... Żeby na antenie po prostu było każde pole oddzielone, bo to jedyna jest rzecz, która zapewnia 100% odbijalność. A w całe te wloty będą otwierane za pomocą teleskopu z dołu. Ja teraz tak jak bramę pod automaty dokładnie, bramowe. Dokładnie. I to tak jak na widać... Na pilota, niech zgadnę. No, na pilota nie. A jakie firmy? Nice, czy tam jakieś te siłowniki będą? Nie. To teleskop taki ręcznie. Aha, ręcznie. Czyli po prostu taki tylko klasyczny, mechaniczny. Tak, dokładnie, właśnie. No zobaczmy, takich podprzedziałów masz tu 4, widzę. Tak, 4 boksy. Jeden mniejszy chyba tu na lewo. Ten troszeczkę mniejszy, ale to niewiele. No i tak jak chciałem to właśnie pokazać tu kolegom. Bardzo szerokie są te wloty, tak żeby gołąbki młode po prostu sobie chodziły, gdzie im pasuje. Szczeliny też są w polu zrobione, tak, tak że spokojnie wszystko właśnie, woda przeleci. Żeby, woda to jest raz, ale wszędzie po prostu starałem się róż to zrobić i szczelinki, żeby po prostu... Wiemy, że zmorą hodowców jest właśnie choroba adeno, która jest właśnie wywoływana tym, że gołąbki wymiotują, inne zjadają. Żeby tego uniknąć, żeby to wszystko wpadało gdzieś tam na dół. Niżej. I tak to właśnie wygląda. O, tutaj zobaczmy. Sobie resztę to zamkniemy. No powiem, ja jestem bardzo, bardzo, bardzo mile zaskoczony, widząc to i tutaj zobaczmy te świetliki w suficie. Świetliki, no teraz nam troszkę to śnieg zasypał, zamarzło, nie widać. Nie, a tu ja widzę dobrze. I chciałem powiedzieć, że cały ten strych jest też odizolowany i on będzie służył jako kanał wentylacyjny. Tam na przestrzał są okna, jak później wyjdziemy na zewnątrz, to jeszcze pokażemy kolegom. Są okna i tam sobie wiaterek hula, stąd zasysa nam pięknie, ładnie to całe powietrze. Ja jeszcze tylko dodam to, co kolega mówi, tam u góry jest wszystko wybite od wewnątrz płytą kartonowo-gipsową, a tam jest jeszcze, to jest bezpośrednio na drewno, czy to jest tam jest płyty, izolacja? Płyty, folia, izolacja i papa, no także to jest tak troszkę nam temperaturę, no myślę, że bardzo fajnie. Czyli widzimy, że tutaj kolega pomyślał o każdym detalu, oświetlenie też jest zależne. Tu jest tutaj druga wentylacja. No widzimy, tak, żeby tak to zrobione jest, no pięknie. Jeszcze planujemy takie zasuwki, gdyby po prostu, żeby nie wywołać jakiegoś większego przeciągu, jakby było za dużo. I przejdziemy już, tu jest już częściowo po zabudowane. Prostu zabudowane. Tu są regałki, a tak w zasadzie do końca to mamy tutaj ten boks, który już jest wykończony. I już to jest taki sam, jak tam pokazywaliśmy, tak, na tym zawiasie. Też na zawiasku i tam sobie, tu sobie go gdzieś zapinamy, tak żeby nie upadał. Osoba sprzątająca właśnie nie dostała w głowę. Na spokojnie można posprzątać. No i tak to wygląda. W boksie znajduje się około 187 z tego, co ostatnio liczyłem, takich stanowisk. Jeszcze gdzieś dokręcimy takie zwykłe, te klasyczne siodełeczka. I tak jak mówiłem, to będziemy, drzwi na lato będą ściągane. Na lato ściągać, gdzieś tu będziemy je sobie wieszać, tak żeby po prostu... Gołębie sobie spokojnie, tak, spokojnie mogły do wojlerki wychodzić. I będą siedzieć, wojlerka jest też zadaszona, widzimy, nie będzie im tu nic padał. Deszcz, śnieg. Śnieg to może nie, bo w lecie tego ciężko by było raczej. Nie, to już nie te klimaty. Mimo wszystko, że w górach to, ta, ale to w maju, w czerwcu śniegu nie ma. Dobrze, no to pięknie, pięknie. Tak to widzimy tak tutaj, wszystko. Czyli tak, 187 w tym i w kolejnym. Tak, i ale jeszcze, będziemy tu kraterować jakieś 135 gołąbek. Rozumiem. Nie, tak, żeby miały sobie prawo wyboru, miejsca dużo, ile potrzebują. Nie? Rozumiem, dobrze. Pokażmy jeszcze może to, co mówiłeś, na zewnątrz, wejście do tych kanałów, tak? Czy, tak. Zobaczmy, to u góry, tak? No to jest tam akurat w ten, ale z zewnątrz. Z zewnątrz. Z zewnątrz może wyjdziemy. Tak. Zejdziemy teraz na dół, tu są schody też widzę. Tak, to jest zupełnie osobne wejście do gołębnika. Na dole tam się znajduje jeszcze właśnie garaż, gdzie trzymiemy wszystkie właśnie takie. O, i tu zobaczmy, jest ten wlot. W szczycie jest ten, że tak powiem, okno. Dopuść wentylacyjne wietrza następuje, właśnie, wentylacyjne, tam mamy siatkę wmontowaną, także wentylacja powinna być bardzo dobra. Tak jak kolega pokazywał też te rynny, tutaj wokół jest wszystko teren wyłożony kostką brukową. Tutaj w tym miejscu, gdzie teraz stoimy, to jeszcze kolega, tak jak mówił, planuje to ogrodzić. A to może już bliżej pewnie wiosny, bo teraz to tak. Prac budowlanych za bardzo... Jakiegoś pieska pewnie puścimy, żeby nam pilnował tych gołębników, żeby tu czasem... No pięknie, ja jestem bardzo, bardzo mile zaskoczony, to pięknie wygląda. Tutaj też jeszcze zobaczmy właśnie z tej strony ten gołębnik blaszany, tamten rozpłodowy. Do niego kiedyś też, jak do kolegi przyjedziemy, pokażemy. A tu ten gołębnik lotowy, tam gdzie te 90 lotników około, tak jak mówił Jan, ich tam jest. I z tyłu dom oczywiście ten. Także, a żona jak się zapatruje na twój pomysł, pomaga ci w hodowli gołębi, coś tam? Dobra, czy... żona, jak to każda kobieta, no, do hodowców to różnie bywa, ale nie jestem mu przeciwna, też pomagam i na ile jest to możliwe, to mi pomaga. No, też swoje po prostu obowiązki ma i bardziej tym się zajmuje.
Tutaj jeszcze jak już jesteśmy przy wspólnym gołębniku, powiedzmy, bo tutaj mówisz 550 gołębi było, ty z tych pieniędzy, które uzbierałeś na nagrody, przeznaczyłeś bardzo dużą sumę. Tak, 70% w zasadzie, no myślę, że to co zostaje, no to jest prawie tak na koszty utrzymania. No, utrzymania, bo tutaj widzimy ten budynek, który oglądaliśmy, to koszt postawienia to na pewno był też około 100 tysięcy złotych, także widzimy, że kolega to na pewno nie tyle co z przyczyn pobudek materialnych, finansowych, a po prostu widzimy, że jest prawdziwym pasjonatem. I też widzimy, że tą przyczepę, którą pokazywał... No, na tamtym samochodzie będziemy właśnie transportować gołąbki. Tym takim Fiacie Ducato, co tam stoi. Tak. A jeszcze mówiłeś o tych, pokazać te kosze chciałeś. To pokażmy jeszcze przy okazji te kosze. Pokażę, bo kosze są właśnie na... A rywalizacja na wspólnym gołębniku u ciebie jak będzie? Tak, nagrody przewidujesz, że jak z lotu finałowego, z lotów treningowych, tak? Tak, u nas z każdego lotu. Z treningowych też takie symboliczne tam kwoty są po prostu za drużynę. Z tego co pamiętam, żebym źle nie powiedział, chyba 500 zł. Lotnik z treningów też tam jakieś 300 zł będzie. Tutaj powiedzmy, wszystkie te detale odnośnie regulaminu, szczegóły można u kolegi na stronie internetowej www.gewont.pl. Tak. U nas na stronie jest też baner, gdzie można sobie klikając wejść bezpośrednio na tą stronę. I tam wszystko dokładnie jest opisane. No myślę, że nagrody są w miarę, moim zdaniem, dobrze rozłożone, bo we finale 50 gołąbków nagrodzimy, także obsada gołębnika jest 500, a hodowców jest 100 parę osób, czyli w zasadzie 50 do 50, co drugi hodowca myślę, że coś wygra. O. Rozumiem. Dobrze, przejdziemy teraz, pokażemy. Pokażę te kosze, weźmiemy tutaj z tego magazynu mojego. O. Gołębie teraz, kiedy już przyjmiecie, to postaramy się też przyjechać. Zobaczymy, jak kolegę poznamy, tego, który się będzie opiekował tymi gołębiami. No właśnie, nie mógł dzisiaj być z nami, bo musiał iść do pracy. My planowaliśmy wczoraj podjechać, ale niestety u kolegi Chytyla na Słowacji nam troszeczkę zeszło. Magazyn, tu będzie kosze, wszystkie mamy i tu będziemy też... To kosze takie drewniane masz transportowe. Tak, kosze są drewniane, transportowe. Może przejdziemy i zamontujemy do kabinki, bo tutaj takie warunki są troszkę... Dobrze, tu widzimy, tutaj trwają prace cały czas jeszcze. O, kosze takie drewniane widzimy, tak. Z rusztem, właśnie dlatego otwórz Kamil kabinę. O, poszło. No widzisz, pomocnika masz. Mam pomocnika, o i tak to wygląda, że jest po prostu... Czekaj, Kamil, tutaj wkładamy gołębie. Tak, tutaj sobie wkładamy, kabina jest wyposażona w poidełko, no wszystko co potrzeba. I tu proszę zauważyć, myślę, że ten taki mój patent i mojego kolegi, który mi pomagał właśnie tą kabinę zbudować, że rusz to jest właśnie wysoko, żeby po prostu gołębie przy transporcie doskonale wiemy, że wymiotują i inne zjadają i to jest przyczyną właśnie też i różnych tam chorób, ja zwłaszcza tak, te belgijskie kosze w tej firmie, która transportuje gołębie na Barcelonę, Kurgen Center, tam co jest to Forveltem, tam kiedy byłem 2 lata temu, to też widziałem te plastikowe kosze, one też były ustawiane w takie jeden na drugim, one też miały właśnie ruszt na dole. No. Tak właśnie zrobione, że... No, ale też gołąb się nie pobrudzi, nie pobrudzi się gołąbek, bo po prostu wszystko, jak to się mówi, nasra, czy zżyga się, czy cokolwiek, zostaje niżej, a gołąbek po prostu jest czysty i ładnie może sobie lecieć pięknie. No. Czy coś jeszcze masz do dodania tutaj? No, co mogę dodać? No, zapraszam wszystkich jeszcze hodowców, którzy chcą się tutaj z nami zabawić. Bo tak jak kolega właśnie wcześniej wspominał, lista wprawdzie jest pełna, ale można jeszcze się zapisać, bo będziemy po prostu w najbliższym czasie przeprowadzać różne rzeczy weryfikacje. To różnie, no na pewno ktoś zrezygnuje. Różne wypadki losowe się zdarzają. Dokładnie, przecież, no. Nie? Ja bym chciał, żeby po prostu wszyscy, co się zapiszą, uczestniczyli, ale tak nie jest. Wiemy doskonale, że to tutaj tak... Tutaj tego nie przeskoczymy, ilości gołębi, które możemy zmienić. Nie, ilość jest tak jak mówię, nie będę przyjmował więcej, bo tak mamy przygotowane, niech po prostu... Tyleśmy zaplanowali i taki mamy plan, regulamin, także i nie chcemy tego zmieniać. Dziękujemy koledze bardzo za zapoznanie nas ze wspólnym gołębnikiem Giewont. Ja powiem, że ze swojej strony jestem bardzo, bardzo mile zaskoczony, bo pierwszy raz widzę gołębnik właśnie tak fajnie od strony i logistycznej i w ogóle
wyposażenia tak przemyślany po prostu, co się rzadko zdarza. A koledze dziękujemy i zapewniamy wszystkich, że postaramy się tutaj jak najczęściej kolegę odwiedzać, żeby pokazywać, jak tutaj postępują i prace, i też jak już będą te gołębie, w jakim stanie one są. I no, się postaramy też jakoś koledze tutaj pomóc od strony takiej, żeby wizualizować i pokazywać, co się tutaj dzieje, żeby każdy bez względu na to, gdzie przebywa, mógł sobie tutaj to zobaczyć. Dziękuję bardzo, powodzenia Jan, do zobaczenia. Do zobaczenia.